Marek Cieślak, trener żużlowej reprezentacji Polski, która dzisiaj po raz kolejny zwycięska, tym razem w starciu z mistrzami świata. Hans Nielsen powiedział, że byliście dzisiaj bardzo zdeterminowani, żeby tutaj wygrać. Ja wiem, ja myślę, że obydwie drużyny chciały się pokazać z jak najlepszej strony. No, nasi zawodnicy byli lepsi. Zdecydował dzisiaj start chyba głównie na trasie, to udało się tylko Krzysiowi Kasprzakowi raz wyprzedzić i Darcemu Wardowi. Poza tym to chyba start i pierwszy łuk. No i raz z ostatniej pozycji Janusz Kołodziej wyprzedził, na drugą pozycję wyszedł. Tak, no tor dzisiaj był twardy i ta duża specjalnie nie chodziła, także pierwszy łuk jednak decydował. Panie trenerze, takie spotkania mogą być użyteczne rzeczywiście dla reprezentacji Polski, takie test mecze, bo wiemy, że to jest głównie zabawa, ale szkoleniowo. No oczywiście, jak zawodnicy wygrywają w tych zawodach rok temu i dwa lata temu Polska, reszta świata, to się nabywa pewności siebie. Zawodnicy przestają mieć taki duży respekt do tych wielkich nazwisk, prawda, i później w pucharach świata łatwiej po prostu nam idzie. Także to wszystko jest ważne. To gdzieś też przegląd kadry troszkę dla Pana. Zobaczyliśmy po raz kolejny, Patryk Dudek jest absolutnie gotowy do rywalizacji na poziomie światowym. W tym roku przecież to on jest mistrzem świata w drużynie. Rzeczywiście Maciek Janowski, Patryk Dudek to przyszłość polskiego speedwaya chyba na lata, bo nawet jeśli Tomasz Golob gdzieś powoli tą karierę może będzie kończył, nie wiadomo jak to się wszystko jeszcze potoczy po kontuzji, to mamy na szczęście kim zastępować, jest tych młodych wielu. Tak, my mamy bardzo zdolną grupę juniorską i myślę, że te następne lata będą, tak ten rok pokazał, że Tomek nie pojechał w finale, no ale pojechali młodzi, prawda, i wygrali z Duńczykami, którzy rzeczywiście byli w tym momencie bardzo, bardzo mocni. Także ja myślę, że możemy być spokojni o przyszłość polskiego żużla. Szykuję dla Was Piotr Szymański na następny rok też parę takich zawodów. Mówił mi tutaj o meczu z Rosją, macie jechać także z Australią, czyli troszkę tego jeżdżenia drużynowego, mimo tego, że jest tego coraz mniej, chyba będzie. Znaczy my wracamy do starych tradycji, bo przecież w latach 70., 60. to na poziomie, normalnie, bo że w sezonie jeździło się te mecze z Anglikami, ze Szwedami, z Rosjanami i te zawody się cieszyły dużą popularnością. I teraz bardzo dobrze, że się wraca. Może już troszeczkę inaczej zmieniły się nacje, bo z Anglikami właściwie to nie ma co dzisiaj robić, a przedtem to była potęga straszna. No ale takie mecze właśnie jak dzisiaj, czy reszta świata, czy nawet juniorskie z Rosjanami, chociaż teraz Rosjanie mają naprawdę kilku bardzo dobrych zawodników, mają sens. Wracacie do tych starych, sprawdzonych formuł, a przenoszenie do mniejszych ośrodków, co jest troszkę nowym pomysłem, jest potrzebne pańskim zdaniem, bo tutaj dzisiaj w Lublinie kilka tysięcy ludzi, stadion nabity, dosłownie pękał w szwach. Tak samo było zresztą w Ostrowie jakieś dziś z Rosją. No i to właśnie te pełne stadiony pokazują, że zapotrzebowanie na dobry żużel w miastach, gdzie nie ma ekstraligi, jest duże i bardzo dobrze, że tak właśnie się dzieje, że tak był mecz właśnie Polska-Rosja w Ostrowie, gdzie pełen stadion ludzi i dzisiaj też. Także widać, że żużel jest potrzebny. I bo jak ludzie przychodzą, finał Mistrzostw Polski tydzień temu w Tarnowie zgromadził też komplet publiczności. Także można powiedzieć, że żużel obroni się sam mimo tych komplikacji regulaminowych. No, poziom żużla w Polsce jest dużo, dużo, dużo wyższy niż poziom regulaminu. Dziękuję bardzo.